O, mieczem w łeb. Co ja głupi zrobiłem? Gdzie ja poszedłem z nimi do Twilight? Co ja głupi zrobiłem? Witajcie moi drodzy ponownie, z tej strony oczywiście Steve i Wolnar. Wolnar już tutaj za... co to jest? Jakiś... Zostaw moje. Dobra, moi drodzy, w każdym razie witamy was po raz kolejny na odcinku. No i tak, w tym odcinku sobie tak podróżujemy, zwiedzamy sobie ten Twilight Forest. Znaleźliśmy sobie taki labiryncik, dosyć ciekawy. I do tego labiryntu pójdziemy być może na końcu... Co to, tu wilki spawni w środku? Być może w środku tego labiryntu znajdziemy jakieś fajne itemki. Także zobaczymy, jest dużo oczywiście już jedzonka. Jest dużo jedzonka i powiem ci tak, myślę teraz o tym Leonie. Kurde, szkoda, że z nami nie poszedł do tego Twilightu, nie? Do tego mrocznego lasu. Mi tam nie szkoda. Chociaż stary... Gryfa mi szkoda. Jakby przyszedł, no w sumie mi też gryfa. Stary jakby znowu przyszedł, to by chciał jeszcze drugiego gryfa za pomoc. Niech odda tamtego, to pogadamy. Możemy się kolegować. Zwiedzamy sobie ten labirynt i zobaczymy, czy coś tutaj w ogóle w tym labiryncie jest. Dobra, czy coś tutaj Wolnar jest w tym labiryncie? Tutaj pająki się spawnią. Wiesz co, ja wezmę od razu kilow, żeby właśnie, o, niszcz to. Niszcz to! Tutaj są jakieś firefly'e. I to chyba stary wszystko, nic tu chyba więcej nie ma. Stary, co cię bije? Co cię bije? Nic cię nie bije. A nie, no daś. A, on jak, znaczy niszczy się, ale życie. Mądry krzak. No. Taki, ale zobacz, niszczy. Wypadł? Nie, czekaj stary, zobaczymy tym. Wow. O, widzisz? Tym od razu poszło. Mój podręczny przyjaciel Gast w ekwipunku zawsze spoko. Chcesz się pobawić tym? Chodź ci tam, pokażę ci. Pokaż. Zobacz, masz takiego zioma. On się w ekwipunku cały czas trzyma. O, widzisz? I takie kule nim puszczasz. No i już nie masz amunicji. Dawaj go. Weź, bo go zamęczysz go. Nie słyszysz jak krzyczy? Dawaj go tutaj. Zostaw go. Nawet łza mu poleciała, dobra. Dawaj tego Gasta. Ty faktycznie, bo on głodny jest. Ogólnie moi drodzy, jakby ktoś nie wiedział, to tutaj mamy taki feedbacka, w którym sobie trzymam jedzonko dla naszego tego Gasta i on żywi się Blaze Powderem, także spoczko. Dobra, ja wezmę sobie chlebek. I co, chyba wszystko tutaj, co? Tak mi się wydaje. Czekaj, ja sobie w ogóle zbroję ubiorę. Przestań krzyczeć. Ja sobie zbroję ubiorę. I co? I chyba stary wszystko tu zrobiliśmy. Ja bym zaczął szukać pierwszego bossa, tylko kurczę, ten Leon by nam się przydał. Dobrze by było, żeby nam pomógł. Ale kurczę, zrezygnował. Wiesz co, tu, mi się... Tam. Jak mam? Ja nie wskoczę. Jak ty tam wskoczyłeś? Tam, mi się wydaje, że on po prostu się wystraszył. Wiesz? No tak mi się wydaje, że on się bał tutaj po prostu przyjść z nami. Dobra, Wolnar, stary, chyba w tym labiryncie to by było wszystko. Wiesz co, chodź zobaczymy, tam jest taki dom wiedźmy. A skąd ty to masz? Od Leona? On miał takie rzeczy w skrzynkach? No, jeszcze jabłka mi zostały. Chcesz też ze dwa? Dawaj. Patrz jaki ten. Skąd on to miał, stary? W sumie właściciel serwera. A nie mam tych jabłek, zabrałeś mi je. A nie, dobra, zabrałeś je chyba. Masz jeszcze jedno. Ale daj jeszcze jedno. Dobra, chodź zobaczymy do tego domu wiedźmy. Wiem, że takich domków już kilka zwiedzaliśmy, ale może coś ciekawego tam będzie tym razem. Tam jeszcze coś jest. A, to drzewo. Gdzie? O, stary... w drzewie to raczej nic nie będzie. Woda leżąca na boku to... Dobra, chodź zobaczymy, czy coś tutaj jest. Może ta wiedźma coś ciekawe... Ej, stary, czy ty to widzisz? Gdzie jest wejście do chaty? Czy ty to widzisz? Kogo ja tu widzę? Halo, Leon, stary. Halo. Co ty tu robisz? Przecież... Zabiłeś... Po pierwsze, zabiłeś naszą wiedźmę, a po drugie, co ty tu w ogóle robisz, stary? Przecież miał cię z nami nie być. Szukałem was. Szukałeś nas? No to stary, a tak właśnie myśleliśmy o tobie. Ale i co, pomożesz nam zabić pierwszego bossa? Bo jest gruba sprawa, zobaczymy, we trójkę powinno być nam łatwiej go zabić. Pomożesz nam czy nie? Pomogę. To jest taka wielka dżdżownica w labiryncie, także myśleliśmy, że się speniałeś i po prostu dlatego z nami nie chciałeś pójść. Nie, nie, to... pytałem wiedźmy o drogę. Aha, pytałeś wiedźmy o drogę. Okej. No dobra, spoko w takim razie. Pękła, tak powiedziałem. Tylko żeby była niemiła, no i dałem jej ciastko i... I co, ją zabiłeś? No dobra, w takim razie stary, cieszymy się, że jesteś z nami, tylko jedna rzecz, ej, ty te pączki w ogóle cały czas jesz, dobre te donuty chociaż? To chili donut był. Ten chili jest bardzo dobry. Spowolnił mnie, dostałem slowness na minutę. Dobra stary, tylko jedna bardzo ważna rzecz, stary, powiedz mi, czy ty nie będziesz chciał od nas kolejnego gryfa za pomoc? Ja nie mam. Nie, ale skąd? No to dobrze, dobra, w takim razie co, lecimy. Ironicznie zaakceptował prośbę. Aha, no dobra. Dobra, moi drodzy, w takim razie lecimy do naszej Nagi, jest to pierwszy boss Twilight Forest i spróbujemy go załatwić. We trójkę powinno być nam łatwiej. No taki sam znalazłem labirynt, to tam wcześniej. To nie był ten labirynt. Dobra, moi drodzy, jesteśmy z powrotem, jest tutaj... Nasz pierwszy boss. Czekajcie, bo Wolnar mi próbuje udowodnić, że on gdzieś tam znalazł taki sam labirynt. Aż musiał się teleportować. Tak. Dobra, poczekamy, nie? Leon, jesteś gotowy? O, mieczem w łeb. Co ja głupi zrobiłem? Gdzie ja poszedłem z nimi do Twilight? Co ja głupi zrobiłem? Dobra, panowie, czy jesteście gotowi? Zawsze. Tak, zawsze. Jest zapytanie. Dobra, moi drodzy, w takim razie... Lecimy zabić pierwszego bossa, którym jest Snaga. Oczywiście Wolnar wyrywny zawsze do przodu. Dobra, nie wiem, możemy okrążyć dookoła, ewentualnie wbić i po prostu go zabić. Dawaj tutaj, wbijaj się przez ścianę. Chyba że to trzeba jakoś tak, wiesz... Na kulturka. Kulturka? Pełna kulturka. Ale tu nie ma drzwi do niego. Zobacz. Są chłopaki drzwi? Dobra, wbijaj do niego. No co teraz jak zrobiłeś, no to znam. Dobra, moi drodzy, mamy pierwszego bossa, który już zasuwa. Wolnar, Wolnar pierwszy leciał do przodu, a teraz ucieka pierwszy. To jest właśnie cały Wolnar. Dobra, ja spróbuję tym go zabić. O kurde, nie tak. Dobra, hopy to... No we wszystko. On chyba jak będziesz go bił, to on będzie się coraz krótszy robił, ale nie jestem pewien. Dobra, nie jest taki łatwy, to życie mu tak schodzi bardzo powoli, ale to jest dopiero pierwszy boss, a bossów jest chyba 6, panowie. Także... Naprawdę sporo tego jest. Dobra, właśnie, nie będę tego używał. Spróbuję go z miecza po prostu może zabić. Dostał! Ale ej, nie da się go, tylko w głowę trzeba, nie? Bo w tułów nic mu nie zrobimy. Tylko w łeb. Tylko w łeb, panowie. Dobra, już... Powoli... Moje magiczne zaklęcia! Powoli umrze. Jakie ty masz magiczne zaklęcia? Co ty tam masz? Slowness. A, no tak. Ja myślałem, że ten slowness był z tego Donata, a to się okazało, że to był slowness z miecza właśnie Leona. Mamusia? Gij, zielony paszczecie. Dobra, dobra panowie. Jeszcze trochę, jeszcze trochę. Dobra, zbierać z niego trofeum. Kto zebrał? Wolnar oczywiście zebrał. Masz te trofeum? Nie ma, nie znalazłem, nie ma. Dawaj. A nie, mam. Masz, musisz mieć. Co z niego jeszcze dostałeś? Coś było z niego ciekawego, czy to tak... Ole, klocka rzucił wielkiego. Co to za klocek wielki? I tu jest nagle trofeum. Pokaż. Pokaż. Moi drodzy, także mamy pierwsze trofeum. Cyk, jest to Naga. Ogólnie jeszcze jedna rzecz, bo nie powiedziałem o tym. Mamy tutaj quest booka i mamy tutaj całą zakładkę Twilight Forest i tutaj właśnie sobie te questy rozwiązujemy. Także Naga, trofeum Nagi, otrzymujemy nagrodę skrzynka, tu coś, 50 kredytów. Co skrzynka? Mieli coś właśnie, czy nic nie mieli? Nie idzie to nic. Miał tu coś, czy nic nie miał? Czekajcie, no poszukajmy, może coś miał, bo jak dostaliśmy tylko, kurczę, za niego to tak słabo, nie? Nic tu nie ma, no, przelazłem po całym. A czy ja mogę sobie to trofeum jakoś postawić? Chodźcie, panowie, tutaj do mnie. No dobra, mamy pierwsze trofeum, no już zniszczył. Postaw to i skończymy tutaj odcinek. Weź to ładnie. Gdzie to? A, na głowę założył. To dla twoje wnętrze, Wolnar. Dokładnie, Wolnar, ty pasztecie. Dobra, moi drodzy, mamy nadzieję, że odcineczek wam się podobał. Oczywiście nie zapomnijcie zostawić kciuka w górę. Zapraszam na naszego Discorda Steve'aki. Także trzymajcie się, hej. Dobra, zaczynam. O Boże, co to jest? Dobra, teraz cicho. Co to za wiedźma? Jak to wygląda w ogóle?